Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szoteu. Kto nie subuje, ten pało. Oczywiście dzisiaj będziemy sobie oglądać konkurencję dla iPhone'a i Samsunga, bo tylko te dwie marki w Ameryce istnieją. Nothing to way, elitarny klub lubiących taniochę. Tak, znowu się śmieję, bo się drugi raz witam, ze względu na to, że zapomniałem włączyć dźwięk tradycyjnie. Trochę dziwny jest ten kubek, ale dostałem go od matki, więc znacie zasady. Złego słowa powiedzieć nie wolno. Trochę dziwny jest ten telefon. Ale całkiem tani w sumie. Teraz śmieszne, bo powiem dokładnie to samo i wygląda tanio. Ale nie, wygląda giga tanio. Wygląda jak jakiś stary Huawei czy coś takiego, nie? Tragedia. I chciałbym powiedzieć na jego temat parę słów, ale najpierw chciałbym mu coś tu dorysować. W drodze do sklepu papierniczego chciałem wam pokazać, że ten ekran, on nie jest wcale taki zły, to jest maksymalna. Kurde, tak się zastanawiam, czy jest potrzebny jeszcze jeden konkurent do tanich smartfonów aktualnie na rynku, skoro mamy te Xiaomi. Mamy Huawei, które sobie całkiem zajebiście radzą i są tanie. To po co? Jeszcze jeden. On wygląda w ogóle jak jakiś rzeczywiście sprzed 10 lat telefon trochę, nie? Te takie wielkie skróty i tak dalej. Na jasność. I on może się odświeżać do 120 Hz. O kurwa, 120 Hz telefon, okej. Okay. Porównałbym wam ciekawe ceny. Do iPhone'a 15 Pro Max, ale właśnie nim nagrywam. Ale szanuję, że od razu zniszczył ten telefon, od razu go pomazał markerem, GigaChat. To jest najgorsze, że jak się zacznie, to potem przychodzą nowe pomysły co chwilę. Chłopco Frida, a nie, dobra, to okulary, myślałem, że monobrew zrobił. Frida Kahlo. Popatrzcie na to. Czy to jest maksymalna jasność? Prawie. Tu też. I jak? Tymi ekranami. Przy czym weźcie. To chyba telefon dla tych, co chcą oszukać przeznaczenia. Dlaczego oszukać przeznaczenie, Maciej? Pod uwagę, że porównuję smartfon za 1500 zł w porywach 1800 do smartfona, który kosztuje parę ładnych tysięcy. I też bez sensu byłoby porównywanie ich możliwości wideo i fotograficznych. Prawda? Sprawdzamy, jak sobie stabilizacja radzi na głównych obiektywach. Ja się pochwalę, bo w końcu mi się skończyła umowa na telefon. iPhone'a 15 Pro Maxa sobie załatwiłem. A w dobrej cenie w sumie, bo na abonamencie wyjdzie mi taniej, aniżeli bym w sklepie zakupił po prostu. A tak to się przez 2 lata rozłoży, pasuje robota. I w końcu mogę oddać, bo ja mam teraz 14, ale go wynajmuję. Także jak ktoś na przykład ma parę tych miesięcy do nowej umowy i chce sobie skorzystać z jakiegoś innego telefonu, to polecam. Nie będę tu reklamował, bo to jest moje osobiste polecenie, żeby sobie spróbować. No ale na dłuższą metę, no to się totalnie nie opłaca wynajmowanie, nie? Ja czekałem tylko do umowy. Udało się, jedzie, w poniedziałek będzie. Trochę się nie mogę doczekać. Znaczy nie będzie to jakiś duży upgrade między 14 a 15, ale... Proszę, można przełączać między pojedynczym a podwójnym. Nienawidzę iPhone'a, kurde, nie wiem co w nich takiego fajnego. Devil Dante, powiem ci tak, ja w większości, większość czasu korzystałem z Samsungów i kurwa, wszystkie mi się tak psuły, że to jest masakra. Ja po około roku korzystania z flagowego Samsunga zazwyczaj już mam... Ten telefon ledwo działa. Serio, zacina się co chwilę, tu się aparat przytnie, tutaj to coś. Omijając fakt, że wszystkie mi się popsuły z dupy. Znaczy jednego mi rzeczywiście Ferni, jak jeszcze był mały, wyszliśmy kiedyś na spacer, pamiętam, była godzina 4 albo 5. Wyszedłem z Fernim na spacer, już taki zawalony mułem i Rudy do mnie zadzwonił na Messengerze wtedy. Chciałem odebrać, Ferni szarpnął, bo zobaczył menela w krzakach leżącego i upadł mi perfidnie na ten, no się rozwalił. No okazało się, że telefon za 4000, szybka kurwa. Do wymiany prawie 2 koła kosztowała, więc mówię, no cholera, trochę się nie opłaca naprawić szybki za 2 koła, więc kupiłem kolejnego flagowca. Mam takiego znajomego, który załatwia trochę taniej telefony, ze względu na to, że pracuje w jednej z firm, która się tym zajmuje. No i kupiłem kolejny flagowy, to był S21 wtedy, Samsung. S21 Ultra bodajże, tak się nazywał. I po 4-5 miesiącach korzystania jadę sobie autem, mam go przyczepionego normalnie w aucie i nagle zgubił do zera zasięg. Bez niczego. Z dupy, telefon stracił zasięg. Okazało się, że się spierdoliła antena, czy tam jakiś chip w środku, bo dałem go do serwisu. No i gościu mi mówi, że no wymiana tej części w środku to jest od 1500 do 2000 zł. Po raz kolejny. Nic, telefon ani razu mi nie upadł, nic się z nim nie stało, totalnie nic. Praktycznie nowy telefon i z dupy przestał działać, pozdro. Innym zoomem. A wtedy stwierdziłem, że czas wymiany na iPhone'a, ze względu na to, że miałem jeszcze starego iPhone'a 7, który już kurwa nie jest wspierany nawet i on działał bez zarzutu, nic się tam nie zacinało, no aparat jak gówno, wszystko jak gówno, bo stary telefon, 8 lat ma już, czy tam 9 zaraz i działał perfekcyjnie. Na nothing, ale na iPhone'ie możemy przełączyć na ultra szeroki.
I to jest fajne w iPhone'ach właśnie, że są kurwa niezawodne po prostu. Najzwyczajniej w świecie są niezawodne. No i mają zajebiste aparaty. No ja wiem, że Samsungi też mają bardzo dobre aparaty i tak dalej, ale nie wiem, jakoś mi bardziej odpowiada ten iPhone'owy, a no tak się składa, że w mojej pracy akurat iPhone jest bardzo przydatny ze względu właśnie na tą przystępność taką aparatu. A na Nothingu trzeba zrobić tak, tak i... I kolejna rzecz jest bardzo fajna, że ma tą integrację między MacBookami i tak dalej. Aktualnie MacBooka nie posiadam, nie posiadam żadnego laptopa, ale kiedyś jak będę miał troszeczkę więcej pieniążków, to bardzo chętnie sobie takiego zakupię i wiem, że bez problemu będę mógł sobie do pracy, nie wiem, do zrobienia miniatury, czy do złożenia jakiegoś filmu na szybko, czy gdzieś nawet, nie wiem, pojadę do Rudego, czy do kogoś innego, no bo wiecie, że o dziwo w tej pracy youtubera, streamera często się jeździ, naprawdę bardzo często i przydaje się jakiś laptop. I MacBook jest idealny do takiej pracy w locie, bardzo fajnie działa podobno. Porównanie takiej podstawowej stabilizacji. Między 14 a 15 nie poczujesz różnicy, ale jak możesz kupić to Git? Tak, Hades. Gdyby nie fakt, że ten, jak mówię, jest wynajęty, to też bym nie próbował sobie jakoś upgrade'ować, zmienić na 14 na 15, bo jestem takim wariatem. To nie o to chodzi. Podobno praktycznie nie ma żadnej różnicy między tą 14 a 15, z tego sobie. Ale to jest po prostu kwestia tego, że to nie ja nie posiadam, nie jestem właścicielem tego telefonu, tylko go wynajmuję. Więc i tak czy siak chcę go oddać. A w tym momencie... Na abonamencie będę płacił mniej za 15 niż za tą 14. To porównanie nie ma absolutnie żadnego sensu, możecie powiedzieć. No bo przecież oczywista jest różnica, Nothing nagrywa maksymalnie w Full HD, ten do 4K może podskoczyć. Za Pro Maxa? Za wielkość wyświetlacza, lubię duże telefony. W ogóle nikt, kto ma iPhone'a 15 Pro Max i myśli nad Nothingiem 2A, który jest budżetówką. Tak, to jestem ja, przygotowuję się do występów na festynach, będę z takim homontem. Ja doceniłem mniejszy telefon. Matt, co ty pierdolisz, jak ty masz Pro Maxa przecież, kurwa? Masz dokładnie tego samego, co ja wziąłem. 1:1. Ty masz zwykłego Pro czy Pro Maxa? A, ty masz zwykłego Pro, okej. Okay. Chciałbym rozwinąć to. Nie homonto, tylko myśl. Co? Otóż. I to jest test przedniej kamery i przedniego mikrofonu. Dość duża odległość dzieli mnie teraz od Nothinga, więc jeżeli będzie świetnie, to będzie świetnie. Jeżeli będzie beznadziejnie, no to będzie jak... I cegła wkurwiałem w kieszeni, już no nie wiem, mi to totalnie nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, no ja mam, jak wiecie, to mam starsze auto, mam Dodgika Nitro z 2007 roku i on nie ma takich udogodnień jeszcze jak jakieś Androidy, tam wyświetlacze i tak dalej, tak wiem, można to zamontować, no ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo to radio, które jest oryginalnie tam wsadzone, jest spoko. I jak używam sobie nawigacji, to wolę mieć większy ekran, jest przydatniejszy dla mnie po prostu. Jak typowo średniopółkowy, łamany na budżetowy smartfon. Jeżeli jesteście wkręceni w tematy androidowych smartfonów do 1500 zł, to wiecie doskonale, że tam jest cała masa ciekawych i może nawet lepiej wyposażonych smartfonów. Mam na myśli Motorola Edge40, mam na myśli Samsunga A34, być może A54 by się udało w jakiejś promce jeszcze wyrwać. Na pewno są jakieś Poco, jeżeli ktoś lubi Xiaomi Poco, to będzie mu to pasować. Jest cała masa... Kurde, tym podflagowym telefonom Samsunga już totalnie bym nie uwierzył, nie? Jakby nie dałbym szansy. Różnych takich urządzeń, które można kupić do 1500 zł i one wydają się być w tej kategorii lepszym rozwiązaniem. I co, jak sobie poradziła kamera? Jak sobie poradziły mikrofony? Są dwa mikrofony, podobno super. Ale moim... A to jest kamera z tego telefonu, by the way. Moim zdaniem... To już jest na pewno nie z tego telefonu. To nie jest smartfon dla ludzi, którzy szukają typowego Androida pod tytułem... Jak najlepsza specyfikacja i jak najlepsza jakość w stosunku do ceny. To jest sprzęt dla kogoś, kto chce się wyróżnić. Popatrzcie, jak on wygląda. Wiecie, co jest jeszcze zajebiste na przykład w iPhone'ie? Jeżeli chodzi o samo nagrywanie, masz ten tryb filmowy. On tak zajebiście bluruje tło. Genialnie to wygląda, jakbyś próbował nawet vloga jakiegoś z telefonu czy przebitkę do czegoś nagrać. Zajebista sprawa. Tak on the go, giga chat. Wygląda... W hipsterskiej kawiarni. Tu kolega hipster trzyma go w dłoni i mówi, że w sumie to mu się podoba. I o to chodzi w tym smartfonie, moim zdaniem. Ale też no nie spodziewałeś. No i taki hipster, to zrobiłem takim, co się da zmazać go. No i taki hipster nie będzie porównywał, przecież nie będzie się decydował, czy może biorę to, czy najnowszego iPhone. Jak ten iPhone ma wyświetlacz OLED, to czarny motyw będzie wymagany, aby ekran nie siadł, nie żółknął? Kurwa, pierwszy raz słyszę o czymś takim. Chodzi ci o to, że musi być na przykład czarna tapeta ustawiona, żeby nie żółkł ekran? Serio, pierwszy raz słyszę o takim czymś w OLEDzie. Nie wiem, Mateusz, wiesz coś o tym? No ale to by było trochę bez sensu. W takim razie wszystkie te telewizory OLEDowe by nie mogły wyświetlać za dużo filmów kolorowych, bo wtedy by siadały. Trochę jak mongolska teoria to brzmi.
iPhone'a. Nawet nie 13, czy 14 Pro, bo 15 Pro już nie wspomnę. Taki hipster pomyśli sobie, a może wezmę od... Ile lat masz, Mateusz, telewizory OLEDowy? W sumie wy macie parę telewizorów OLEDowych tam, z tego co wiem. To miało swoje bolączki, ale to już są wyeliminowane bolączki, tak? To jest jakaś odnowiona technologia i to są stare OLEDy. Tak się działo w OLEDach z 2017, no właśnie. Dzięki, Patrycja. Może wezmę takie 12, będę się zastanawiał między 12 a tym Nothingiem, bo w sumie to ma 2 i to ma 2. No nie no. Tak wygląda ten szeroki kąt, a tak wygląda główny aparat, przy czym Nothing. Znaczy no, nie odstaje jakoś strasznie, ale dużo lepiej kolory wyglądają na Apple tutaj, zdecydowanie. Są żywsze. Ma jeszcze opcję zoomu dwukrotnego. I słusznie. No ale ten zoom dwukrotny już bardzo mocno rozmazywał ekran. Zwracacie teraz uwagę na to, że przecież ktoś, kto ma iPhone'a, to raczej nie pójdzie w stronę takiego Androida, a mi się wydaje, że jest na to szansa. Jeżeli nie ma oczywiście Apple'a innych urządzeń typu komputer, bo jeżeli ma jakiegokolwiek MacBooka, no to wiadomo, że po prostu ten iPhone, nawet jeżeli to jest iPhone prehistoryczny, dużo lepiej będzie współpracował z tym MacBookiem niż jakikolwiek. Niektóre modele nadal mają tę bolączkę? No tak, ale to raczej będą tańsze modele. Wiesz, no jakby wydaje mi się, że kupując kurwa telewizor na przykład OLEDowy, nie będziesz patrzył na cenę za bardzo. Jeżeli próbujesz kupić najtańszy telewizor OLEDowy, no to ja bym się nie zdecydował na coś takiego. Jednak OLEDowy telewizor to jest taki, na który już rzeczywiście chcesz taki sobie endgame załatwić, nie? W telewizorach. Więc myślę, że taką dyszkę to musisz luźno na niego rzucić. Android i to się nie uda, ale znam wiele osób, które używają na co dzień Windowsa, peceta i chcą mieć iPhone'a z jakiegoś. No mając już fakt, że te telewizory to są takie na pstryknięcie się rozjebie, nie? Więc bardzo, bardzo kruche. Trzeba delikatnie to wszystko ustawiać. Powodu niezrozumiałego do końca dla mnie, ale chcą. I to jest ten telefon, do którego teraz gadam, to jest dla tych ludzi wyróżnik. Ej, to naprawdę dobrą jakość dźwięku ma, jak na taki telefon za 1500 zł. Nie wiem, czy ze zbyt dużą pewnością siebie tego nie powiedziałem. Pogadajmy teraz o najmniej potrzebnej moim zdaniem rzeczy, czyli glyphs. To są te światełka z tej strony. Raz, okay. Dwa, trzy. Niestety tutaj nie ma żadnych światełek. No i możecie sobie te światełka dopasować do różnych dzwoniących ludzi, czyli jeżeli tam ktoś do was dzwoni, nie wiem, mama, to ma inny dzwonek, inaczej te światełka świecą, tata inny i tak dalej, i tak dalej. A to zawsze spoko taki bajer jako dodatek tego. Przy powiadomieniach różnych też można dopasowywać sobie światełka. Flip to glyph, to oznacza, że jeżeli odwrócicie smartfon na drugą stronę, to te światełka się zaświecą i zasugerują, że telefon przeszedł w tak zwany tryb cichy. Glyph timer, który wydaje mi się, że jest chyba najbardziej spoko funkcją. I żeby go uruchomić, trzeba położyć telefon, tak? I timer zaczął odliczać minutę. Pewnie większość ludzi wolałaby widzieć, ile zostało jeszcze czasu. I ja na przykład wolałbym tę stronę. Ale może są jacyś ludzie, którzy woleliby tę stronę telefonu używać. To jest też w sumie w miarę ciekawe, że zmieniając głośność, no tutaj widzicie na tym ekranie, że ten pasek się podnosi i obniża i tutaj też pokazuje wam, czy też może wam pokazywać, jak włączycie sobie jakąś muzę, jakąkolwiek, na YouTubie czy cokolwiek, to one sobie świecą w rytm muzyki mniej więcej. Znaczy to wydaje się takim telefonem trochę dla dzieciaka, nie? To jest taki, wiecie, flashy, wszystko se mryga, tu do muzyczki, tutaj coś. To jest, myślę, telefon, którym mógłby się pochwalić wasz syn w podstawówce. Nie jest drogi, dodatkowo może być tym, kurwa, pierwszym smartfonem. Omijając fakt, że jeżeli chcecie pierwszy smartfon dla dzieciaka kupować, nowy, nie? Taki bajer, szmery bajery dla kidosów, dokładnie, tak jak napisałeś. Ale mnie to w ogóle nie pociąga. W sensie, plecy tego telefonu są wystarczająco atrakcyjne bez tych różnych... Jest, ładny jest. Światełek. Gdybym koniecznie... Ale druga rzecz jest taka, że nawet jak będziesz chciał to dla kida kupić, to kurwa, zazwyczaj dla dzieciaków, to musisz kupić jakiś pancerny case, żeby on go nie rozjebał w dwie minuty, nie? Nie, musiał mieć powiadomienia na plecach telefonu, to wolałbym, żeby było to rozwiązane tak jak we flipfonach, czyli jakiś mały ekran, ale szczerze mówiąc, niepotrzebne to jest. To są spoko plecy, one są plastikowe. One przez to, że są plastikowe, raczej nie będą się szybko tłukły. Niestety nie ma tutaj ładowania bezprzewodowego, ale ładowanie przewodowe jest całkiem spoko. Patrzcie, jaki elegancki przewód. No w ogóle to jeszcze nie zostało.
Zawsze coś nowego dla kogoś, kogo nudzą zwykłe telefony, taki bajer, ale nie warty ceny dodatkowej. No, ale wiesz, no to też jest główna cecha tego telefonu, że on jest niby tani, nie? Do półtorej max 1800 zł. No dobra, ale głośniki ma spoko. Natomiast ten smartfon, rozmowa dotycząca tego smartfona będzie się zawsze toczyć wokół designu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kształt tych taśm tutaj białych. To nie jest przypadkowe, tutaj inspiracją była mapa nowojorskiego metra stworzona w latach 70. chyba przez Massimo Vinelliego, to taki włoski designer. No kurwa, kogo to obchodzi, szczerze powiedziawszy. Odpowiedzialny za logo American Airlines. Także to są takie rzeczy, o których można dyskutować na pokazie kina bułgarskiego przy kieliszku mołdawskiego wina. Natomiast ludzie, którzy chcą mieć... Tylko, że ktoś pijący mołdawskie wino w jakimś czymś tam, to nie będzie korzystał raczej z telefonu za 1500 zł, raczej będzie się chwalił tym, że ma coś lepszego. Mieć telefon za 1500 zł po prostu, zastanawiają się, co to jest ten MediaTek procesor. 7200, specjalnie stuningowany, jak twierdzi szef tej firmy, Carl Pei, dla Nothing, na potrzeby właśnie tego telefonu. No, są takie aplikacje, które mogą bardzo obciążyć wasz smartfon i pokazać od strony graficznej, jak on sobie radzi w trudnych warunkach. I tak sobie radzi flagowy procesor w trudnych warunkach. A tak, i to widać gołym okiem, radzi sobie średniopołkowy procesor w trudnych warunkach. Panie, ale to się nie da grać w gry? Da się grać w gry, bez problemu. Bardziej myślałem o rozwiązaniach typu specjalny algorytm, który na obraz z kamery w rozszerzonej rzeczywistości ma nałożyć kilka warstw. No to ten smartfon z tym procesorem może sobie z tym nie poradzić, ale podejrzewam, że nie po to kupujecie ten smartfon. To nie jest smartfon do tego, to jest smartfon do wyglądania, to jest smartfon do zestawienia razem z tymi słuchawkami, które też mają wyglądać. Te słuchawki, mimo że są inne, to są takie, to też mają wyglądać. To jest... Ale właśnie wygląda strasznie kurwa tandetnie. To jak on ma wyglądać? Smartfon, który sprawia, że dołączasz do bardzo elitarnej grupy ludzi, którzy lubią taniochę. Ale za bardzo po nich tego nie widać. Dzięki za to powiadomienie. Bez sensu. Ale lepszego końca tego filmu nie będzie. To jest dziwny ten telefon. No nie wiem, ja bym nie zaryzykował chyba. Tak powiem.